Byłam księgową tutaj od początku spółdzielni. Spółdzielnia zaczęła powstawać w 73 roku. Ja przyszłam do pracy w 73 w styczniu. Od półrocza już zaczęły się zebrania, takie te sprawy różne organizacyjne. Wtedy właśnie to wszystko powstało z Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Rolnicy to sobie zafundowali, bo jeszcze myśmy się przedtem mieścili, ale to nie my, tylko jako Międzykółkowa Baza Maszynowa w Łomazach, jako Łomazy, kółko rolnicze, na takim podwórku tutaj na ulicy Podrzecznej. Tam w takim bajorze kilka było tam sprzętu takiego konnego, trochę chyba jeden czy dwa ciągniki już było, tu w tym takim bajorze. I właśnie wtedy bank rolny, który miał te fundusze, Fundusz Rozwoju Rolnictwa był taki, uruchomił to nie tylko u nas, ale to ogólnie to już zaczęło, bo to taka już polityka to była. Tylko że u nas to jeden z wcześniejszych ten budynek powstał. I to był jeden z tych większych zakładów. Tak. To był właśnie. W tej rejonie. Tak. To było po prostu na bazie pomów. Był pomów w Międzylesiu. Państwowy ośrodek maszynowy. Tak. W Międzylesiu i w Krzonownicy. I na tej samej, bo nie, to tak całkiem było zbudowane tutaj. Tylko tutaj jako była maszynowa obsługi rolnictwa, a tam remonty mieli. Kręciła się wokół łza, kiedy to niszczało. Przez kilka lat, kilkanaście, przecież nie było to pomysłu. Nie. I jak powstało, ja jeszcze pamiętam trochę, jak to się budowało, to powstawało. To jeszcze z 5 lat wcześniej, a te budynki potem to... O tamten jeszcze to jest taki pierwszy. Tutaj stał też taki budynek, taki z trzciny niby, taki tynkowany, taki na duży był ten garaż. A potem jeszcze no. Dużo ludzi tu pracowało? U nas ogólnie w największym... W czasie największego takiego rozkwitu 140 osób. 140 osób? Tak. Ale u nas to było, bo to było i warsztat remontowy i dla rolników, i dla spółdzielni. Chociaż tych rolników niewiele sprzętu mieli rolnicy wtedy, no ale nie było komu to się oni zajmowali. Mieliśmy zakład zaopatrzenia w części na pół województwa, bo wtedy było województwo. Jarosław-Podlaski. Tak, było województwo. I żeśmy na połowę województwa, jak zbieraliśmy zamówienia, to 5 maszynic, bo nie było żadnych komputerów, niczego. Takie zwykłe maszyny, takie oby, nie elektryczne też. To 5 maszyn, 5 dziewczyn siadało, drugie 5 dyktowało, bo myśmy zbierali wszystkie zamówienia z całego tego województwa, z tych wszystkich kółek i oskerów. Właściwie to jeszcze więcej kółek, no już potem oskerów, bo już. No i to się wysyłało co kwartał i żeśmy zwozili. Mieliśmy takiego jednego taki samochód ciężarowy, taki. No to były czasy, prawda? No i niskę mieliśmy. No i mieliśmy kierownika magazynu, dwóch magazynierów. A co pani myśli o tym, że co powstało teraz? Gminne zakłady? Ja teraz jestem bardzo z tego zadowolona. Bardzo jestem z tego, że to ten po prostu ten obiekt służył rolnikom. Przedtem. Przez 30 lat, 25 lat to był piękny zakład. To tu się kwitło, rozwijało się wszystko, ale tłumy ludzi przychodziły do nas po usługi, tak jak na odpust. Miało to wzięcie wtedy? No i miało, ojej, to dzień i noc ciągniki pracowały. Zimą były zimy, to było też dobrze, bo po prostu odśnieżali nasze ciągniki. Też nie było jakieś tam, tylko normalnie ciągnik. I szufla, i tak jeździ rocznie żale, a zimy wtedy też były większe jak teraz, bo teraz nie ma. A teraz właśnie jestem bardzo wdzięczna naszej Radzie i naszemu świętej pamięci prezesowi, że ten obiekt oddali do gminy, bo będzie korzystać znowu dalej społeczeństwo gminy, będą skorzystać rolnicy z tego, z których to właśnie pieniędzy powstało, bo Fundusz Rozwoju Rolnictwa był z rolników, od rolników i służyło przez tyle lat. Jako pomoc w obsłudze, uprawie pól, a teraz będzie służyła. Otwieramy dzisiaj oficjalnie Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łomazach, a także Gminny Inkubator Przedsiębiorczości. Miejsce, w którym się znajdujemy i warto o tym wspomnieć, to dawna baza spółdzielni usług rolniczych, która w Łomazach powstała w 1973 roku i to miejsce tętniło życiem. Głównie usługi dla rolników, ale również w latach 80. sprzedaż paliwa dla rolników indywidualnych, wypożyczalnia sprzętu rolniczego i do momentu likwidacji
tej spółdzielni usług rolniczych miejsce tętniące życiem. W momencie likwidacji zwróciłem się wówczas do ówczesnego prezesa świętej pamięci pana Mariana Niczyporuka o przekazanie w formie darowizny tej nieruchomości, tak aby dalej mogła służyć mieszkańcom. Przy aprobacie Rady Nadzorczej, spółdzielni, jak również Rady Gminy, ten majątek stał się gminny i następnie gmina pod koniec 2020 roku skutecznie ubiegała się o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i na ten cel uzyskaliśmy 1 000 000 złotych dofinansowania. Wartość projektu całego zagospodarowania tego remontu, przebudowy była ponad 1,5 miliona złotych, z czego właśnie wspomniany 1 000 000 dofinansowania. Zakończyliśmy w zeszłym roku przebudowę tego obiektu i z końcem ubiegłego roku Rada Gminy podjęła uchwałę o powołaniu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, który będzie się zajmował szeroko pojętą gospodarką wodno-kanalizacyjną, utrzymaniem czystości, zieleni i to jakby główne działania zakładu. Również w tym miejscu powstaje, właściwie już powstał w kwietniu, gminny inkubator przedsiębiorczości, czyli miejsce dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli na preferencyjnych warunkach założyć działalność gospodarczą w tym miejscu. Najważniejsze to, że dawna spółdzielnia usług rolniczych, która funkcjonowała i to miejsce dalej będzie służyło mieszkańcom i to przede wszystkim nas cieszy, że to się udało w ostatnim czasie dokonać w gminie Łomazy. I na mapie powiatu bielskiego pojawia się również nowa i kolejna jednostka organizacyjna właśnie zajmująca się gospodarką komunalną i pierwszy w okolicy inkubator przedsiębiorczości. Czym spółdzielnia już dysponuje? Bo widzę samochód, panda odflagowana i ciekawi mnie to logo. Było specjalnie projektowane do tego, żeby tutaj się zamieściło i również jakie pomieszczenia są w obiekcie? Zgadza się. Logo było zaprojektowane specjalnie dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, które oddaje tak naprawdę działalność tego zakładu. Znajduje się w nim kropla, czyli dostarczanie wody do mieszkańców, ale również listek, który ma symbolizować utrzymanie zieleni, czystości na terenie naszej gminy. Jeśli chodzi o obiekt, to on tak naprawdę, jeśli chodzi o kubaturę, to pozostał niezmienny od tych 50 lat. Znajduje się tutaj duży warsztat, na dole znajdują się pomieszczenia biurowe, szatnie dla pracowników prysznic, natomiast na górze jest sala i pomieszczenia właśnie dla inkubatora przedsiębiorczości, czyli pod wynajem. Jeśli chodzi o sprzęt, dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych został przekazany ciągnik, który kupiliśmy z projektu z dofinansowaniem unijnym wraz z szambiarką. Również dwa samochody marki Volkswagen oraz Lublin i w ostatnim czasie, właściwie w ostatnim tygodniu został zakupiony samochód marki Panda, który będzie służył konserwatorowi w celu spisywania liczników wśród mieszkańców i wystawiania właśnie obciążania faktorami za dostarczanie wody i odbieranie ścieków. I na koniec, kto wykonał tę pracę? Pracę wykonała nasza firma lokalna, która w zamówieniu publicznym zaproponowała najniższą cenę. Zakład stolarsko-budowlany Zdzisław Sergej z Łomas. Projektantem było biuro pana Piotra Dawidziuka z Piszczaca. Nadzór natomiast spełniła firma Invest.com, spółka z o.o. w Białej Podlaskiej. Panie wojewodo, ponownie spotykamy się w Łomazach i ponownie otwieramy wielką rzecz. Wspomniał pan w swoim wystąpieniu o drodze, która kilka lat temu, drodze Kozły, Łomazy, gmina Komarówka Podlaska. Dzisiaj jesteśmy na obrzeżach Łomaz, praktycznie w Łomazach i kolejny obiekt do otwarcia. No nie byłoby tego, gdyby właśnie nie te środki rządowe, środki województwa, które zostają skierowane do gmin, ale do gmin, które wiedzą, co z nimi zrobić. Czy to mniej więcej tak wygląda? Tak jest, bo żeby uzyskać środki, trzeba zwrócić się, złożyć odpowiedni wniosek. Dobrze umotywowany. Mamy wielką radość, że tutaj na terenie północnej Lubelszczyzny, tak zwanego południowego Podlasia, te środki płyną szerokim strumieniem, bo te wnioski są dobrze składane. Widzimy przykłady gmin, widzimy przykłady również miast, że jeżeli ktoś tak naprawdę nie tylko składa, ma jakiś pomysł, ale składa dobry wniosek, dobrze umotywowany, to te środki płyną szerokim strumieniem. Można powiedzieć nie tylko w tysiącach, ale czy w setkach tysięcy złotych, ale w milionach, czego przykładem jest między innymi dzisiejszy oddawany budynek.
w Łomazach, ale również liczne inne ostatnio rozdane pieniążki, które zostały przekazane dla samorządów właśnie z tego regionu. Bardzo się cieszymy, że te środki pokazują, że właściwa współpraca administracji rządowej z administracją samorządową przynosi takie efekty, świetne efekty, bo poza tym, że są to inwestycje infrastrukturalne, tak jak pan redaktor wspomniał, drogi czy budynki, ale za tymi inwestycjami idą konkretne zyski, można powiedzieć, zyski osobowe, bo tak jak widzieliśmy w dniu dzisiejszym w Zakładzie Usług Komunalnych tutaj w Łomazach są już zatrudnieni ludzie stąd i to jest bardzo istotne, bo ci, którzy będą przychodzili, zwracali się z pomocą do Zakładu Usług Komunalnych w Łomazach, to są też mieszkańcy tej gminy, te osoby się znają, wiedzą, jakie są potrzeby, wiedzą, jakie są tak naprawdę możliwości działania i to jest najistotniejsze, że rozwój następuje tak naprawdę bardzo symetrycznie. To znaczy rząd Zjednoczonej Prawicy od początku mówił, że pieniążki będą rozdysponowywane do wszystkich. Do wszystkich, to znaczy solidarnie, nie na zasadzie zasady dyfuzyjno-polaryzacyjnej, o której wcześniej mówiono, a na zasadzie równoległości tak naprawdę. I to jest bardzo interesujące i właściwe. Jak to się stało, że akurat aplikowałem tutaj i zostałem wybrany, jestem szefem? Co trzeba mieć w sobie? Pomysły, kreatywność, bo przecież ten obiekt też z tą kreatywnością będzie się wiązał. Ale czy to wystarczyło? Myślę, że to, że wystartowałem w konkursie, wynikało z mojej potrzeby po prostu nowych wyzwań. I dowiedziałem się o tym, że ten konkurs został ogłoszony i po prostu złożyłem aplikację. Tak się wydarzyło, złożyło, że konkurs wygrałem, z czego bardzo się cieszę. Mogłem podjąć wyzwanie stworzenia nowej zupełnie jednostki w gminie, przejąć zadania, które były porozrzucane po urzędzie, które wykonywało wielu pracowników Urzędu Gminy i w tej chwili po 4 miesiącach praktycznie pracy już zebraliśmy większość naszych obowiązków właśnie w tym jednym miejscu. Stworzyliśmy bazę sprzętową, tutaj warsztat i rozbudowujemy się. Coraz bardziej dokładamy wszelkich starań, żeby nasze obowiązki wykonywać jak najbardziej sumiennie i służyć po prostu mieszkańcom. Ile osób w tym momencie już tu pracuje? Zatrudnionych łącznie ze mną jest 6 osób. Mamy 2 osoby na stażu i korzystamy również z takiej siły roboczej w postaci osób, które pracują społecznie, odrabiają swoje mandaty. Mandaty, tak to możemy. Tak, to nazwijmy. Co oferujecie? Z czego można będzie tutaj skorzystać? Głównym zadaniem Gminnego Zakładu Usług Komunalnych jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną poprzez przygotowanie jej na stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie, dostarczenie siecią wodociągową. Sieć wodociągowa jest doprowadzana już do wszystkich miejscowości w gminie. Dbamy o to, żeby po prostu była ciągłość tych dostaw. Drugim najważniejszym zadaniem jest odbiór nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną w Łomazach. Mamy własną oczyszczalnię ścieków również, która te ścieki oczyszcza i kolejną jakby poboczną może działalnością, bo sieć kanalizacyjna jest w samych Łomazach, natomiast odbiór nieczystości płynnych, wóz asenizacyjny, zaawansowany już technologicznie niż zwykły szambowóz, odbieramy te nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z pozostałych miejscowości poza Łomazami.
Czy te warsztaty również mogą zacząć tętnić życiem? Będziecie świadczyli również na przykład usługi napraw samochodów, sprzętu rolniczego? Może samochodów czy sprzętu rolniczego na tą chwilę nie, natomiast nie wiem jeszcze jakie będą plany. Na tą chwilę planujemy uruchomić wachlarz usług, myślę, że bardziej pod kątem hydraulicznych, napraw instalacji wewnętrznych bądź po prostu reagowania na różnego rodzaju awarie związane z wodociągiem i kanalizacją. Czy inkubator przedsiębiorczości również jest pod Twoją opieką? Tak, inkubator przedsiębiorczości jest również w naszej gestii tutaj w budynku. Mamy kilka pomieszczeń przygotowanych pod wynajem na tych preferencyjnych warunkach i no, oferujemy po prostu wygodny, dobry start, kolokwialnie mówiąc, Pomieszczenia są wyposażone w internet, w wszelkiego rodzaju media. To, co najważniejsze w pierwszej działalności, w ogóle w działalności, to jest właśnie ten adres, to adres. Miejsce, gdzie... Tak, to jest skrzynka pocztowa, na którą może przychodzić korespondencja. Oferujemy takie usługi, dysponujemy internetem dla tych przedsiębiorców, miejscem, gdzie można postawić biurko i po prostu rozpocząć pracę. Czy jest już pomysł, pan wójt o tym wspominał, ale czy jest już pomysł na to, co w przyszłości, najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o rozwój? Pan wójt mówił coś o ogrodzeniu, o... Pan wójt wspomniał o zasiekach na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który ma miejsce tutaj raz na 2 miesiące. Mieszkańcy przywożą wielkogabarytowe odpady, które są odbierane przez firmę zewnętrzną. Tak. Jest plan jako drugi etap inwestycji tutaj całej właśnie na wyremontowanie starej części garażowej i postawienie tych zasieków właśnie po lewej stronie. Jeszcze tutaj mowa o wadze. Tak, ma być również waga właśnie na potrzeby tego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.